Radio Stephen King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom. Podcast Radio SK zaprasza w każdy piątek, cztery po północy. Wiadomości z martwej strefy. Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. W 646 numerowanym odcinku Radia SK i w 143 Wiadomościach z Martwej Strefy, czyli serii podcastów, w których na bieżąco, systematycznie, cyklicznie komentuję, omawiam newsy związane ze Stephen Kingiem z minionego miesiąca. Tym razem jest to sierpień 2024 roku. I to jest podcast, który nagrywam po długiej przerwie, bo ja te wakacje, tegoroczne wakacje kończyłem egzaminem i ostatnie tygodnie. Nawet jeśli się nie uczyłem, bo umówmy się, uczyłem się przez ostatnie kilka dni, to siedziało mi to na tyle w głowie. Wiedziałem, że nie mogę e, zajmować się pierdołami, więc nawet nie pamiętam, kiedy ostatnio miałem dyktafon w dłoni, miło jest wrócić. Dzisiaj tych newsów sporo. Sierpień obrodził nam w naprawdę mocne zapowiedzi. Także, nawet jeśli e, uwinę się z nimi dość szybko, to. No to to są konkretne rzeczy. I zaczynamy od książek, i zaczynamy od naszego podwórka. I tutaj dwie audiobookowe informacje. Po pierwsze, Zielona Mila doczekała się trzeciej polskiej wersji audio. Pierwszy raz w interpretacji pana Leszka Telszyńskiego została ona wydana w 2000 roku, jeszcze na kasetach magnetofonowych. W 2008 ukazała się na płycie CD w interpretacji Zbigniewa Zapasiewicza. I to był pierwszy polski audiobook Stephena Kinga, wydany w wersji cyfrowej. To było wtedy naprawdę duże wydarzenie. Natomiast 14 sierpnia ukazała się jej kolejna wersja. Tym razem książkę czyta pan Piotr Głowacki, no a trwa ona 15 godzin i 35 minut. Natomiast za każdym razem jak mówię o kolejnych wznowieniach Albatrosa no to gdzieś tam sobie życzę, że może nowy audiobook i mówiłem o tym uciekinierze, mówiłem o tym, że brakuje kilku audiobooków. No to uciekiniera już nie brakuje, ponieważ do sprzedaży trafiła wersja audio. Książkę czyta Leszek Filipowicz, książka trwa 7 godzin i 55 minut. Natomiast na 16 października wydawnictwo Albatros yy, trochę z zaskoczenia zapowiedziało wznowienie książki Ostatni bastion Barta Davesa. I do niej też oczywiście brakuje audiobooka, no i miejmy nadzieję, że to się za chwilę zmieni. Bardzo fajną informację przekazali nam z Albatrosa. Trochę ukrytą, w takim filmiku, który opublikowali na swoim kanale, zbierającym różne zapowiedzi, jakie jeszcze nas czekają jesienią. No to tam dowiedzieliśmy się, że w planach jest specyficzne wydanie zbioru cztery pory roku. Będą to cztery osobne książeczki, czyli cztery różne okładki, zebrane w jednym pudełku. Czyli podejrzewam, że ukaże się to jesienią. Podejrzewam, dlatego że jest to taka idealna rzecz na prezent w tym okresie przedświątecznym, gdzie można taki boks wystawić w uff, gdzieś tam, wiecie, w widocznym miejscu na tej stercie innych boksów i wydań zbiorczych. Jedna książka, ale już sprawiająca wrażenie, jakiegoś ekskluzywnego wydania kilku zebranych w jeden gadżet, bardzo fajna rzecz, bardzo się cieszę i bardzo czekam. Podejrzewam, że nie zrobię czterech podcastów Radio SK, bo ja o tym zbiorze już mówiłem kiedyś i chyba nie mam nic więcej do dodania. No, jeśli miałbym kilku rozmówców, no to kto wie, ale nie planuję, nie planuję. I zanim przejdę do ostatniej dużej rzeczy na naszym rynku, to dodam, że myślę, że niedługo i to raczej wcześniej niż później dostaniemy zapowiedź wznowienia mrocznej wieży. Albatros naprawdę prężnie nad tym pracuje. To nie jest tak, że to gdzieś tam poszło sobie w niebyt. Oni od, nie wiem, kilku dni, tygodni, bardzo często nam piszą różne rzeczy. I to takie już dopinające jakby to na ostatni guzik. Aczkolwiek ja nadal nie mam pojęcia, jak będzie wyglądać to wznowienie. Wiem, że ma to być coś nietypowego, ale w którą stronę ma pójść ta nietypowość, to nie mam, nie mam pojęcia. No, to dlatego nie mogę puścić tutaj pary z ust, no bo, no bo nic nie wiem na ten temat. Ale po mailach od wydawcy jestem cholernie ciekaw tego wydania i nie zdziwię się, jak w dniu publikacji tego podcastu, bo ja nagrywam to w niedzielę, czyli pięć dni wcześniej. Możliwe, że już będziemy wiedzieli. No właśnie, no właśnie, jeśli chodzi o te przeterminowane podcasty, no to podcasty z cyklu wiadomości z martwej strefy. Uroczo się starzeją. Czasami starzeją się jeszcze przed publikacją, czasami starzeją się trochę później. Poprzedni podcast, lipcowy. Przeterminował się w dzień publikacji, ale tak dość zabawnie się przeterminował, bo ja mówiłem w nim, że w za z zapowiedzi wypadło wznowienie trylogii pana Mercedesa, ale nie ma powodów do obaw. To się na banku każe, tylko pewnie trochę później. No i jak wrzuciłem podcast do sieci, to Albatros wytoczył ogromne działa. Dali potężną zapowiedź tych trzech książek. Pan Mercedes znaleziony, niekradziony i koniec warty, w oprawie zintegrowanej, z barwionymi brzegami, złączonymi brzegami, złączonym grzbietem, ale nie tak po hamsku, po prostu tam grafika w tle trochę jest na, na grzbietach książki. Natomiast wszystkie trzy krawędzie to są łączone ilustracje, każda z jednego z trzech tomów. Okładki są przepiękne, naprawdę jestem zauroczony tym wydaniem. Okładki zresztą też łączą się w jedną grafikę i to jest fantastyczne. Mamy na panu Mercedesie ten parasol z tym żółtym uśmieszkiem, to przechodzi w płomienie, które palą te rękopisy czy maszynopisy w drugim tomie i te płomienie tak fajnie nie przechodzą w płonące rybki. E, fantastycznie, jestem zachwycony tym wydaniem. W środku też dodatkowe ilustracje nawiązujące do każdego stomu. Te same ilustracje na krawędziach. No, przecudownie to wygląda. Naprawdę. Postarali się i no i muszę mieć kolejne wydanie trylogii Pana Mercedesa na półce. Dodatkowo wypuścili trailer tej książki i on też wygląda kapitalnie. To jest naprawdę fajny filmik pokazujący nam wszystko, co, jak się łączy, co, gdzie mamy, jak to wygląda wizualnie. No perełka, perełka. I to wydanie ukaże się już 11 września, ale mm, w weekend poprzedzający Czyli 6, 7, 8, w Lublinie odbędą się targi książek i mediów Vivelo. I podejrzewam, że tam to wydanie będzie można już kupić. Więc, no, już za chwilę dostaniemy przepiękną rzecz w swoje ręce. A co się tyczy targów książki i mediów Vivelo w Lublinie? No to po pierwsze. Podejrzewam, że Albatros znów tam zrobi ho, ho, coś wielkiego. Nie? Także, jeżeli uda mi się tam być chociaż trochę dłużej, to może znów pobiegam z telefonem, ponagrywam kilka rzeczy i może znów zrobię wideo relacje z tej imprezy. Na chwilę obecną, wiemy tyle, że e, będą. Puzzle, to wiemy. I gdy spytałem, czy będą to te same puzle, co na poprzednich targach, no to dostałem informację, że z Mercedesem będą puzle. Czyli nie tylko te same, ale z gabinetem Kinga też na pewno, więc podejrzewam, że będą wyprzedawać stare rzeczy i dawać nowe. A czy będą to tylko puzle, czy będą to jakieś nowe inne gadżety, czy może po prostu te same kubki, bo one nie były wtedy z im tym lepiej. To były takie ogólne gadżety raczej. Im tym lepiej były chyba tylko puzelki. E, no to tylko mój portfel się z tego bardziej ucieszy, jeżeli to będą te same, jeżeli będą jakieś nowe, no to znów majątek tam wydam. Od kolegi z jednego wydawnictwa dostałem to czy znaczy to może jest na stronie targów Vivelo, Nie przeglądałem aż tak dostałem taki zrzut z planu targów, ale konkretny wycinek, który jest podpisany Stephen King i ten, to, Ta powierzchnia podpisana Stephen King ma 4 metry na 4. To jest duża rzecz. To jest coś dużego, czyli pytanie, co kombinują? Czy znów będzie ta niby fotobudka 360 stopni, tylko teraz z panem Mercedesem, czy jeszcze coś innego? No szykuje się nam kolejna fajna impreza Kingowa. No i tak jak na poprzednich targach był panel, panel dyskusyjny, który zgromadził bardzo dużo ludzi, i ja potem tam spłakałem się w filmiku, że, o, jak ja bym tam chciał być, jak ja bym chciał mieć taką grafikę fantastyczną ze swoją twarzą, ze swoim nazwiskiem być i dyskutować. No to teraz to się wydarzy. I przeokrutnie się z tego cieszę, bo. Weźmiemy udział w panelu dyskusyjnym. Będzie mniej osób, czyli mam nadzieję, że odpadnie ten problem z wiecie, dużych paneli dyskusyjnych, gdzie zaprasza się dużo ludzi, bo będzie fajnie, bo tak dużo nazwisk, a potem ta dyskusja się średnio klei i to są połrywane wypowiedzi. A do tego będą osoby, które się dobrze znają, przynajmniej w większości. Prowadzić panel będzie Robert Jasiak, aczkolwiek podejrzewam, że wiele się nie napracuje, bo jak przyjmiemy, Mikrofony to już go nie dopuścimy do głosu. Natomiast dyskutanci to będzie po pierwsze Aleksandra Saługa, czyli prezes wydawnictwa Albatros. Bardzo się cieszę, że poznam panią Ole, bo nie miałem do tej pory przyjemności. Będzie mi bardzo miło porozmawiać o Stevenie Kingu. No i jeszcze tylko trzy osoby, i te trzy osoby to są moje stare ziomale, bo to będzie. Janna Murawska, czyli Murasz, nasza redakcyjna koleżanka, kolekcjonerka, która nie liczy Kinga na półki, nie liczy Kinga na regały, nie liczy Kinga na pokoje, niedługo, no nie, na pokoje liczy, niedługo pewnie zacznie liczyć na mieszkania. Będzie Sebastian Kubańczyk, czyli Burial, czyli kingowiec.pl, czyli najstarszy działający w internecie fan Stephena Kinga w Polsce. Przepraszam Ciebie, Burial, najstarszy nie wiekiem, a najdłużej działający. O, bo ja wychowałem się. Ja zjadłem zęby mleczne na jego pierwszej stronie. Stephen King, pan grozy, i to on mnie troszeczkę wychował. No i będę ja, Hubert Spandowski, King.pl podcast Radio SK i mam nadzieję, że jak te, w te trzy osoby, pani Olu na chwilę na bok, jak w te trzy osoby się dorwiemy, to mam nadzieję, że ta dyskusja będzie żywa. Już się śmialiśmy, że jak tam no, do, doleją coś do kawki, to ja i burial mikrofonów nie potrzebujemy, w razie jakby był jakiś problem techniczny, ale nie, 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 żarty na bok. Czyli cztery osoby dyskutujące, Mam nadzieję, że będzie fajna rzecz. Trochę się boję, no nie ukrywam, trochę, trochę mam cykora, ale, ale bardzo się cieszę. No i bardzo możliwe, że ten panel też zarejestruję i wrzucę jakoś bonusowo albo niebonusowo w wersji audio, bo myślę, że wersję wideo umieścił u siebie Albatros, ale ja lubię takie rzeczy mieć też u siebie do archiwum. Także jak nagra się w miarę ładnie, jak to nagłośnienie będzie dobre, to, to możecie liczyć na zapis audio. I to tyle, jeśli chodzi o polskie podwórko. Jeszcze kilka rzeczy z zagranicy. Pod koniec sierpnia do sprzedaży trafiło kilka egzemplarzy wydanej w 2016 roku książki Herz in Suspension. Ta książka była dostępna na Amazonie. King napisał o tym kilka tweetów, wrzucił kilka zdjęć siebie z książką, siebie z, ze stosem książek, podpisał 400 egzemplarzy, no i można było też kupić właśnie egzemplarz z autografem. Ja nie mam pojęcia, po ile chodziła ta książka. Niestety przeczytałem o tym dużo, za późno i bardzo mi z tego powodu smutno, bo nie mam tej książki i mieć nie będę. A cóż to takiego jest za książka, jakbyście zapytali? Bo może już nie pamiętacie, od 2016 minęło ho, 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 8 lat. Ta książka została wydana przez wydawnictwo Uniwersytetu Maine, czyli Uniwersytetu, w którym studiował Stephen King z okazji 50. rocznicy wstąpienia Kinga na Uniwersytet Maine. I ona skupia się na latach 60., na ruchach społecznych związanych z wojną w Wietnamie i z równouprawnieniem. I poza Kingiem autorami są tutaj profesorowie i przyjaciele pisarza z czasów studiów. Jeden z tekstów napisał współlokator Stevena Kinga. Natomiast jeśli chodzi o Stevena Kinga, no to w tej książce znalazło się opowiadanie serca Atlantydów, esej 5 to 1, 1 to 5 i cztery artykuły z kolumny King's Garbage. I jak już jesteśmy przy takiej publicystycznej stronie Stephena Kinga, no to nie jest to może news świeży, ale tak naprawdę wypłynął jakoś na szersze wody dopiero w sierpniu. Ktoś to w końcu zauważył. Ehm, Lilia u siebie na stronie napisał o tym, no i ja wziąłem to na celownik. Ehm, na początku maja tego roku wydawnictwo Hodder Strakton wydało zaktualizowane wydanie książki Jak pisać pamiętnik rzemieślnika. Jest to wydanie w miękkiej prawie z nową przedmową Stephena Kinga, której tytuł brzmi On Joy. No i żeby nie było, to nie jest tylko wydanie brytyjskie, bo Scribner zrobił dokładnie to samo w Stanach Zjednoczonych. I to standardowe wydanie książki ma ten sam numer ISBN, także Lilia ostrzega, że w razie jakbyście kupowali to, żeby jednak no, zwrócić uwagę, czy to jest na pewno to nowe wydanie. Bo ta książka ma tę samą okładkę, która by zdobiła wcześniejsze wydanie. Przy czym na okładce na górze jest dość duży napis, że zawiera nową przedmowę On Joy. Na Amazonie, na polskim Amazonie jest do kupienia za jakieś takie, wiecie, normalne pieniądze, tam 30 parę złotych. Gdybyś, drogi Pruszyński, planował kiedyś kolejne wznowienie tej książki, no to wiecie co macie zrobić. Nie? Dziękuję bardzo. I to tyle, jeśli chodzi o książkowego Kinga, ale tutaj mamy jeszcze dwa zdania o Joe Hillu. Najpierw z polskiego podwórka. 25 września Egmont wypuści w końcu komiks Lodówka Pełna Głów. To jest komiks, przy którym nic nie pisał Joe Hill. To jest komiks, ostatni komiks w ramach tego, tej serii Hill House Comics, więc była ona sygnowana nazwiskiem Joe'ego Hilla ale to jest sequel komiksu Kosz Pełen głów, czyli no, otwierającego tomu, tomu otwierającego ten cykl, autorstwa Joe'ego Hilla. My recenzję lodówki nagraliśmy już jakiś czas temu. Ja wam bardzo polecam ten komiks, bo to jest naprawdę bardzo dobry komiks. Kupa zabawy. I na koniec Hillowa ciekawostka. Opowiadanie A Sign of Times które ukazało się kilka miesięcy temu jako darmowy e-book, doczeka się albo doczekało się bardzo ograniczonej wersji papierowej. Nie do końca rozumiem formę wydania tego, bo to opowiadanie miało kilka stron. To była taka, 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 takie nic w zasadzie. I z tego, co widzę na zdjęciach, no to papierowe wydanie to jest po prostu jedna strona o wymiarach 16 na 20, przy czym nie mam pojęcia w jakich jednostkach. I to jest taka karta, wydaje się, że dość masywna, dość twarda. Stylizowana trochę na taką kartę wydartą z jakiejś księgi. No to jest opowiadanie o nekronomikonie. Tekst na tej karcie jest w dwóch kolumnach, tylko po jednej stronie. No, mówię, to jest krótkie opowiadanie. Do tego na środku jest miniaturka okładki, są trzy większe ilustracje, no, wielkości tej miniaturki, więc większe, ale nie duże, nie? I, i, I dwa takie mikrusy, jakiś tam karaluszek i jakaś agrafka. I to zostało wydane w dwóch edycjach. Pierwsza w nakładzie 274 egzemplarze, podpisana, numerowana w cenie 95 dolarów, a druga w 26 egzemplarzach, również podpisanych i numerowanych, w cenie 225 dolarów. Wydawca od razu pisał, że liczy, że szybko zejdzie. No, można by się wtedy puknąć w głowę. Kartka papieru za 225 dolarów szybko ci zejdzie, chłopie? Tak szybko zejdzie, bo już zeszła. Nakład jest wyczerpany. I to by było na tyle, jeśli chodzi o część pisaną. Przechodzimy do filmów i seriali. I tutaj duże rzeczy, i chronologicznie. W sensie tak, jak to się będzie ukazywać w, na ekranie. W październiku na platformę Max trafi w końcu film Miasteczko Salem. Juhu! Wiemy, jaką miał burzliwą historię ten film. Ja się bardzo cieszę, że w końcu go obejrzę. Ale zaskakująco nadal wokół tej premiery była cisza. Cały czas była cisza. Nadal nie znamy plakatu filmu. Przy czym no był taki teaser, poster udostępniony jakiś czas temu z tym naszym katet, z tą grupką ludzi we mgle przy tabliczce miasteczko Salem i w tle na wzniesieniu z mgłą był ten dom Marstenów. Ale ja nie wiem, czy to jest ostateczny plakat, czy coś jeszcze się pojawi. No nie widzieliśmy nawet jakiegoś małego teaserka. Przykładowo serial Welcome to Derry, który też na maksie, za gości rok później, miał już dwie krótkie zapowiedzi filmowe, o czym więcej za chwilę, a tutaj mówimy o ha okolicach Halloween 2025 roku, a nie za półtora miesiąca, nie? No i w końcu Vanity Fair opublikował na swojej stronie e, zdjęcia z tej nowej ekranizacji powieści Miasteczko Salem. Tych fotosów jest kilka. No, one wyglądają ładnie, ale tak naprawdę ja nie jestem w stanie skomentować, wypowiedzieć się jakoś, no bo to są po prostu ładne zdjęcia z filmu. Także jakaś tam promocja ruszyła mnie nakręcać nie trzeba no ale Max naprawdę podchodzi do tego filmu tak jak wcześniej Warner wypuszczał go do kina. Chociaż z tego, co pisał mi Ingo, ten film będzie miał dystrybucję kinową gdzieś w Wielkiej Brytanii. E, chyba w Irlandii i chyba w Anglii, ale dokładnie nie pamiętam. Nawet rozważaliśmy, czy się nie przelecieć i nie, nie, nie obejrzeć. Natomiast no, Max podchodzi do tego tak, jak, tak jak wcześniej. E, gdzieś tam... Pokątnie dowiedziałem się, że no, Pruszyński myślał o wznowieniu tego w okładce filmowej. Nie wiem, czy jest sens, bo ten film raczej przejdzie bez żadnego echa, ale kompletnie odbijają się od Warnera, od Maxa, nikt im nie odpisuje, nie mają na to pozwolenia, bo, bo, bo nikt nawet się nie pochyli nad tym. No i też nie wiem za bardzo, z czym miałoby być to wydanie filmowe na okładce, bo tak jak powiedziałem, nie ma plakatu do tego filmu. Ja mam nadzieję, że nie dojdzie do wydania filmowego, bo liczę, że Miasteczko Salem będzie jednym z kolejnych wznowień z barwionymi brzegami od Pruszyńskiego. A jak wypuszczą teraz filmową okładką, to pewnie to przesunie w czasie. Natomiast ja już wiem, co będzie dalej, jaka kolejna książka będzie wypuszczona od Prusa z barwionymi brzegami. Nie wiem, czy gdzieś o tym pisali, nie wiem, czy wolno mi o tym mówić. No, będzie to. Jedna z klasyczniejszych e, książek Stephena Kinga. Można się będzie fajnie chyba pobawić tymi barwieniami. Dobra, kolejna rzecz. Dystrybutor Neon zaprezentował pierwszy teaser i plakat, przy czym też taki chyba teaser-poster, filmu The Monkey, czyli małpa. Ekranizacji opowiadania małpa ze zbioru Szkieletowa Załoga. I widzicie, Warnerze, można, można. Niby Teaserek, ale już nakręcają teraz. Niby teaser-poster, ale w zasadzie tu wcale nie jest powiedziane, czy to nie będzie ostateczny plakat. Ja przypominam, że premiera tego filmu zaplanowana jest na 21 lutego 2025 roku. Ten teaserek to jest, wiecie, taka prosta rzecz. To niepokojąca muzyka, pałeczki uderzające w werbel, no i, i, i nasza małpka, nie? I nasza małpka też pojawia się na plakacie. Wygląda fajnie. Ja całkowicie zapomniałem, że reżyserem tego filmu jest Osgood Perkins, albo może nie żyłem go jeszcze na etapach zapowiedzi, nie wiem. No podnosi to chyba trochę poprzeczkę i oczekiwania winduje dość mocno od tego filmu. Osgood Perkins, James Wan, Stephen King. Ach, czekam, czekam. Mam nadzieję, że jakoś grupą obejrzymy to w kinie. No i na koniec serial Welcome to Derry. Na początku grudnia zeszłego roku Platforma Max udostępniała taki filmik, w którym zaprezentowała krótkie, kilkusekundowe zapowiedzi premier na rok 2024 i 2025. Ta pierwsza część 2024 no to ciut dłuższe zapowiedzi, ale te na 2025 to były takie 5-7 sekundówki. No i wtedy w tej drugiej grupie znalazł się pierwszy teaser serialu, który wtedy miał tytuł Welcome to Derry from the World of It. Mogliśmy w nim zobaczyć migawki z kilku scen z serialu, no i analogiczny materiał został udostępniony w sierpniu. Czyli trochę ponad pół roku minęło, oni znów wrzucają coś takiego, i znów pojawia się króciutki teaser serialu, który nas interesuje. Jego aktualny tytuł brzmi: IT Welcome to Derry. No, dość sensownie, chyba myślę, pod marketing. Ja ten filmik podlinkuję. Tutaj mamy inne sceny niż w tym pierwszym. On zaczyna się w 64 sekundzie, trwa 6 sekund. No, niewiele jestem w stanie, a w zasadzie nic nie jestem w stanie skomentować, rozwinąć tutaj, ale bardzo dobrze. Tak się robi promocję. Rzadko kiedy coś takiego widziałem w temacie kingowym, żeby na półtora roku przed premierą filmową dostać pierwszą zapowiedź, króciutką zapowiedź filmową, na rok przed premierą drugą. No outsider też był wrzucany w takim, w, w, w takim analogicznym filmiku z zapowiedziami. Widać, Max swoje oryginalne seriale traktuje troszkę lepiej niż swoje oryginalne filmy. Natomiast kończąc już te zapowiedzi filmowe, to Glenn Powell poinformował, że zdjęcia do nowej wersji Uciekiniera rozpoczną się w październiku, natomiast zdjęcia do ekranizacji Instytutu już się rozpoczęły. Także kolejne ekranizacje na horyzoncie i to już tak bliżej niż dalej. No, i na koniec, jako przejście do ostatniego bloku, filmowa ciekawostka. Ja nie chcę się jakoś bardzo nad tym rozwodzić, bo planowałem po zdanym egzaminie yy, zabrać się za to. No nie zabrałem się, a za chwilę kolejny Bajzel. No, ale jak mi się za chwilę uspokoi ten początek roku i konwentowo się uspokoi, to ja chciałbym przeczytać to, o czym za chwilę powiem, i myślę, że nagrać o tym osobny podcast na ten temat. Ale w dużym skrócie, Glenn Mazarella. Opublikował na swojej stronie scenariusz pierwszego odcinka skasowanego przez Prime Video serialu Mroczna wieża. Z tego co wiem, pewna grupa fanowska, która dostarcza nam fanowskie wydania książek, e, Gniew, Roślinka, Ludzie, Miejsca i Rzeczy, już pracuje nad przekładem tego, więc może nawet za jakiś czas będzie możliwość przeczytania tego po polsku, posiadania tego w formie fizycznej pewnie jakieś broszurki, bo to cienkie ale zobaczymy. Na razie możecie sobie przeczytać po angielsku w wersji elektronicznej, a ja więcej o tym opowiem już niebawem. No i na koniec przechodzimy do ciekawostek. Stephen King udzielił wywiadu Jeffreyowi Brownowi z PBS NewsHour na temat swojej kariery oraz niedawno wydanej książki Im mroczniej tym lepiej. I tutaj bardzo ciekawa rzecz, bo Stephen King zaprosił tego dziennikarza do swojej posiadłości. Także ten filmik trwa, nie pamiętam, 7 minut, 6, 9, coś takiego. No ale możemy tam zobaczyć masę ciekawostek, włącznie na przykład z jednym akapitem na ekranie rzeczy, książki, nad którą najprawdopodobniej King pracuje teraz, ale możecie sobie obejrzeć. Piękne rzeczy, fantastyczne rzeczy. Na początku tam Lilia zastanawiał się, czy to jest biuro, czy to jest mieszkanie. No biuro to raczej nie jest, bo biuro Stephena Kinga jest trochę ukrytym miejscem. Kiedyś kilku Polaków, Jakub Ćwiek, Bartosz Czartoryski dostali pozwolenie na wejście do biura Kinga. Niestety nie było tam głównego egzemplarzu, czyli samego Kinga, ale mieli kategoryczny zakaz publikowania jakichkolwiek zdjęć, które zrobili w tym biurze. Ja je widziałem, ale no, publikować ich nie można było właśnie dlatego, żeby gdzieś tam, wiecie, przez widok z okna ludzie nie namierzyli tej miejscówy. No, a tutaj możecie sobie zobaczyć mnóstwo fajnych e, ciekawostek, gadżetów, e, jak wygląda w tym domowym biurze Stephena Kinga. Kolejna ciekawostka. W Bangor jest e, taki sklep, który nazywa się Gerald Winters and Sun Bookstore. To jest. E, takie miejsce, o którym no, bardzo pozytywnie ludzie się wypowiadają, czytałem sporo komentarzy, że nawet gdy był zamknięty, to wiecie, sprzedawca zejdzie, otworzy, oprowadzi, pokaże. To jest sklep, w którym można kupić no, nietypowe rzeczy, rzeczy, które nie są w ogólnej sprzedaży. Dodatkowo cały sklep jest pełen różnych memorabiliów. Tak jak Kingowa Świątynia Mała. Nie? No i... Profil na Instagramie tego sklepu opublikował pewne ciekawe zdjęcie z pewną ciekawą informacją. Dowiadujemy się stamtąd, że Marcin Prokop wraz z ekipą odwiedził ten sklep i według słów właściciela sklepu nagrywali. Polski dokument o Stephenie Kingu, który będzie miał swoją premierę wiosną 2025 roku. Podejrzewam, że ta, ta informacja to raczej trochę na wyrost. Prokop ma jakiś tam swój program, chyba, gdzie podróżuje po Stanach, więc podejrzewam, że to jest po prostu odcinek programu, gdzie podróżuje w Maine i tak, księgarnia jest jednym z kilku ciekawych miejsc, które odwiedził. Nie wiem, no tak ta, to są moje podejrzenia. Nie mam pojęcia, czy tak jest. Może faktycznie Marcin Prokop jest wielkim fanem Stephena Kinga i tutaj mówimy o, o, o jakiejś większej akcji i czeka nas coś większego. Nie mam pojęcia. Tak czy siak, no ja nie mam na celowniku tego programu, nawet nie wiem, jak on się nazywa, No już raczej mm, telewizję polską. O ile to w ogóle leci w telewizji Polskiej, ja podejrzewam, że pewnie gdzieś na platformówkach, no ale zdjąłem z radaru dawno temu. Ale spróbuję pamiętać o tym i jeżeli ten program się ukaże, no, no, w sensie jak się ukaże, gdy się ukaże, to pewnie go sobie obejrzę. Tak, z czystej ciekawości, żeby zobaczyć, cóż takiego oni nagrali, co powiedzieli. Jeśli nie są fanami Kinga, to jaki głupot nagadali. No, no i zobaczyć sobie, jak to wygląda. Co, 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 co tam udało im się w Bangor zarejestrować. W sierpniu Richard Chismer kolejny raz atakował nas mailami promującymi swoją książkę Memorials, a w zasadzie zachęcającymi do zakupu jej na wszelkie możliwe sposoby. A w zasadzie już teraz, chyba oficjalnie, można powiedzieć, zachęcającymi do zakupu i anulowaniu tego zamówienia, bo, bo po prostu podejrzewam, że to nie tylko Polaki, cebulaki takie rzeczy praktykują, ale już chyba więcej osób też tak działa, bo niektóre jego propozycje to wymagają dwóch, trzech preorderów jego książki. Na początku starałem się to notować. Wysłał pierwszego maila, gdzie pierwszą nagrodą była książka z podpisem Stephena Kinga. Drugą nagrodą była, był podpisany przez Stephena Kinga najnowszy numer Cemetery Dance z premierowym opowiadaniem Kinga. A trzecią nagrodą podpisana przez Stephena Kinga limitowana edycja jakiejś antologii. Także Richard Chismer w ciekawy sposób promuje swoją książkę. Nie mają w związku ze Stephenem Kingiem. No, wczoraj, dzień przed nagraniem tego podcastu, wczoraj z mojego punktu widzenia, przyszedł kolejny mail, otworzyłem go na telefonie, chciałem zrobić zrzut ekranu, ale jak zacząłem scrollować, to chyba z cztery razy przejechałem kciukiem przez ten ekran i stwierdziłem, że nawet mi się nie chce tego czytać. Fajnie, no, można zdobyć naprawdę dużo gadżetów, pewnie zerowym kosztem. Jeżeli będziecie anulować wszystkie zamówienia, które złożycie, to nawet, nawet Amazon nie pobierze Wam kasy, bo w preorderze Amazon pobiera kasę dopiero w dniu premiery, w momencie wysłania tej książki, więc nawet nie musicie mieć tych środków na koncie. Ale ja już chyba, o ile nie gruchnie czymś wielkim we wrześniu czy w październiku, to już chyba nie będę o tym wspominał, bo no bo nie, jak chcecie być na bieżąco, to zapiszcie się do newslettera Cemetery Dance. No dobra, a teraz, żeby było coś zabawnego, krótka informacja. W piątek, 13 września firma Crocs wprowadzi do sprzedaży buty Crocs'y inspirowane Pennywise'em. Pytacie, czy kupię? No jasne, chętnie bym kupił, ale po pierwsze, nie można dodać do koszyka na ich stronie. A po drugie, i myślę, że to jest dużo bardziej istotna kwestia, te kroksy kosztują 75 dolarów, także nie, nie kupię. Dobrze, już zupełnie na sam koniec, jeszcze raz przypominam. Dzisiaj zaczyna się konwentowa jesień. W momencie, gdy wysłuchacie tego nagrania, ja szykuję się do pracy. To jest pierwszy piątek w nowym roku szkolnym, i po pracy jadę do łodzi. Niestety będę tam krótko: no, rok temu kapitularz przypadł jeszcze w wakacje, w tym roku już nie, więc ja dojadę w piątek wieczorem, zasuwam na prelekcję o świątecznych horrorach, którą poprowadzimy o 21.00. W sobotę pewnie spędzę całkowicie konwentowo, no a w niedzielę z samego rana jadę do Lublina. Nie wiem jeszcze, jak wrócę do domu, bo nie ma absolutnie szans, bym dojechał do domu w niedzielę bez wydawania zyliona galeonów na taksówkę zbyt goszczy do mojego miasta. No ale to jest problem przyszłego mnie. Pewnie nie nagram wiele podcastów kingowych, bo robię jedną prelekcję, nie jestem umówiony na żadne nagranie dodatkowe, nie bardzo będzie kiedy je zrobić. No, a rok temu y, nagrałem tak Kujo z jedną grupą, Cripshow z drugą. Plus oczywiście jeszcze inne nagrania, ale mówię o Kingowych. No na pewno nagram tę swoją prelekcję, więc bardzo możliwe, że za tydzień y, usłyszycie ją, a może co innego. Ja na kapitularzu w Łodzi. Będę miał jedną prelekcję kingową. Ogólnie nasza ekipa konglomeratowa robi 7 punktów programu. Ja będę miał jedną kingową um, solówkę, będę sam tam mówił, w sobotę 7 września o godzinie 11 i będę mówił o grach Stevena Kinga zarówno tych komputerowych, jak i planszowych. W niedzielę najprawdopodobniej bladym świtem zrywam się i jadę z Łodzi, chyba do Warszawy, z Warszawy do Lublina, albo jakoś jeszcze inną drogą na targi książek i mediów w tam będę pewnie, no nie wiem, no niedługo, kilka godzin max, więc nie wiem, ile zdążę tam nagrać dodatkowych rzeczy, czy zdążę nagrać jakąś relację, czy nie. O godzinie 15 mamy panel dyskusyjny, który nie podałem chyba tytułu. Klub zbrodni Stephena Kinga. No, jest to dosyć późna godzina, nie? Niedziela, godzina 15. Ja nie wiem, jak wyglądają targi w niedzielę, bo tak jak mówiłem, poprzednie targi były moimi pierwszymi targami w życiu. Kończymy o 16, wracamy, więc będzie to weekend pełen atrakcji, weekend w biegu. No, zobaczymy, co nagram. Możliwe, że będą to trzy nagrania, z czego część może bonusowa, a możliwe, że będzie to tylko jedno nagranie, no nie wiem. Tak czy siak, serdecznie Was zapraszam do Łodzi, serdecznie Was zapraszam do Lublina. Ja pakuję się i ku przygodzie. Do usłyszenia w przyszłości, trzymajcie się ciepło. Cześć! sleep tight boys and girls with, with the, the dead, dead.